Kiedy myślimy o dziecku z rodziny alkoholowej, z reguły kojarzy nam się to z nieśmiałym, wycofanym, biednym, może brudnym dzieciakiem, o niewielkich umiejętnościach społecznych. A tak naprawdę większość dzieci alkoholików nie różni się, zewnętrznie przynajmniej, od statystycznych dzieci. Co jednak dzieje się w środku, w ich myślach, w ich emocjach, w ich przekonaniach? W rodzinie alkoholowej dziecko bardzo szybko opanowuje takie trzy podstawowe zasady, które determinują jego funkcjonowanie w rodzinie. Nie mów, nie ufaj i nie czuj. Dlaczego nie mów? Bo wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. Bo nigdy nie wiadomo, jaką reakcję może wywołać jakikolwiek tekst, wspomnienie, uwaga. Jest takie przysłowie, że w domu powieszonego nie mówi się o sznurku. W domu alkoholika najczęściej nie mówi się o alkoholu, nie mówi się o piciu. Ale ponieważ to picie i jego skutki dotykają w miarę rozwoju choroby coraz szerszych obszarów życia rodzinnego, nie mówi się też o wielu innych domowych wydarzeniach, wspomnieniach, sytuacjach. Trudno jest na przykład mówić o planowaniu wakacji, bo trzeba by wspomnieć, co się działo rok temu na poprzednich wakacjach i jak tatuś zachowywał się tego pamiętnego dnia na plaży. Lepiej nie wspominać urodzin babci, bo trzeba by było wspomnieć, jak został przewrócony stół i jaki skandal z tego wynikł. Nawet czasami nie warto wspominać o zdobyciu złotego medalu w jakichś szkolnych igrzyskach sportowych, bo trzeba by wspomnieć o tym, jak, kiedy i kto porwał koszulkę sportową. I tak dalej. Stopniowo przez to komunikacja w rodzinie alkoholowej zanika, a dziecko pozostaje samo ze swoimi myślami, ze swoimi przeżyciami. Z drugiej strony ta zasada nie mów utrudnia otrzymanie pomocy przez rodzinę, bo potęguje izolację rodziny. Tak naprawdę dla pedagoga, nauczyciela, wychowawcy bardzo wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, taką czerwoną lampką powinno być, jeśli dziecko mówi: w naszej rodzinie nie wynosimy nic na zewnątrz, nie mówimy o tym, co się dzieje w rodzinie. A przecież w naszej kulturze istnieje bardzo wiele takich powiedzonek, takich stereotypów, że rodzinne brudy trzeba prać w domu, zły to ptak, co własne gniazdo kala i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te stereotypy wspomagają niestety dysfunkcję rodzinną. Druga taka zasada to nie ufaj. Dlaczego nie ufaj? Bo dorośli, rodzice i w ogóle dorośli na zaufanie nie zasługują, bo tyle razy to zaufanie było podeptane, zlekceważone, tyle razy nie dotrzymano słowa, tyle planów się nie ziściło, tyle obietnic nie zostało dotrzymanych, że po prostu lepiej jest nie ufać, bo to mniej boli, bo tak jest wygodniej, bo tak jest łatwiej. Te same przyczyny rządzą zasadą nie czuj. Nie czuj, bo tak jest łatwiej. Nie czuj, bo tak mniej boli. Nie czuj, bo niektórych uczuć nie wolno przeżywać, nie wolno odczuwać. Nie wolno nienawidzić rodzica, bo przecież mamę i tatę trzeba kochać. Tego dziecko jest uczone od maleńkości. A te uczucia
dobre, ciepłe, jak miłość, czułość, też wielokrotnie były odrzucane, podeptane i łatwiej jest po prostu wszystkie uczucia zamrozić, schować gdzieś w najciemniejszy kącik i zapomnieć, że istnieją. Te trzy zasady tak naprawdę determinują powstawanie trzeciej. Nie zmieniaj, bo jeśli nie mówisz o tym, co ważne, nie mówisz o problemach, jeśli nie masz zaufania i nie czujesz, to nie dajesz sobie przestrzeni, żeby cokolwiek zmienić. W rodzinie te zasady wspomagają przeżycie, wspomagają funkcjonowanie dzieci na co dzień. Pozwalają im przeżyć przy stosunkowo mniejszym cierpieniu. Ale niestety są one przenoszone także w życie zewnętrzne, w świat zewnętrzny. I co się wtedy dzieje? Dziecko, można powiedzieć, żyje w takich jakby dwóch światach. Z jednej strony rodzina mówi nie mów, a w szkole, w świecie zewnętrznym każą być otwartym, szczerym. Rodzina mówi nie ufaj, a świat zewnętrzny oczekuje zaufania. Rodzina mówi nie czuj, a na zewnątrz nie tylko oczekują przeżywania uczuć, ale też konstruktywnego ich okazywania. Rodzina mówi nie zmieniaj, a świat każe ci być elastycznym, dostosowywać się do różnych okoliczności. Ten rozkrok taki czasami zbliża się do szpagatu i rodzi bardzo poważne wewnętrzne konflikty. Konflikty motywacyjne. Co robić? Jak mam się zachowywać? Tak? Konflikty wartości. Co jest dobre, a co złe? I wreszcie dysonans poznawczy. Co jest prawdą? Proszę sobie wyobrazić takiego młodego, czy bardzo młodego, małego człowieka, który musi się mierzyć z takimi wewnętrznymi konfliktami. Dzieci w rodzinie alkoholowej wchodzą w takie specyficzne role. Te role są sposobem przystosowania się do życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Pełnią tą samą funkcję, co współuzależnienie u osób dorosłych. Przy czym nie używamy w stosunku do dzieci terminu współuzależnienie, ponieważ dotyczy on osób, partnerów, którzy przynajmniej formalnie, teoretycznie mają prawo przerwać związek. Osoba współuzależniona formalnie, teoretycznie ma prawo się rozwieść, ma prawo zabrać dzieci i odejść, zacząć nowe życie. Ona tego nie robi właśnie dlatego, że jest współuzależniona, ale ma takie prawo. Dziecko takiego prawa nie ma. Dziecko nie może sobie wybrać nowej rodziny. Nie może powiedzieć, nie podobają mi się moi rodzice, pójdę sobie poszukam innych. Jest uzależnione i współuzależnione z samego faktu tego, że jest dzieckiem. Dlatego mówimy o rolach. Te role stanowią taki kolektywny system obronny całej rodziny. Odwracają uwagę od głównego problemu w rodzinie. Pozwalają rodzinie funkcjonować w miarę normalnie i tworzyć taką iluzję normalności na zewnątrz. To, co ważne, to, że są one wypełniane nieświadomie. Bo każdy z nas w życiu wchodzi w różne role, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Ale najczęściej te role sobie wybieramy i pełnimy je jakby w zgodzie z potrzebami chwili i z własnymi potrzebami. Dziecko robi to nieświadomie i zawsze jest to nieświadoma reakcja na problem w rodzinie. Chociaż czasami dorośli próbują
jak to dorośli, odwracać kota ogonem i szukać w zachowaniu dziecka przyczyny problemu. I mówią, jak ten tatuś ma nie pić, skoro ma takiego syna, który sprawia tyle problemów. To jest nieprawda. Zawsze problem alkoholowy jest pierwszą przyczyną reakcji. Są to role funkcjonalne w rodzinie, to znaczy rodzina jako system wymaga od poszczególnych dzieci określonych zachowań i wzmacnia te zachowania. Także w rodzinie, można powiedzieć, są one pożyteczne, bo pomagają przetrwać. Stanowią taki pancerz, który chroni i dziecko, i rodzinę. Natomiast poza rodziną są szkodliwe i dla dziecka, i dla środowiska, w którym się obraca, ponieważ wpływają także na to środowisko. Najczęściej w literaturze wymieniane są cztery takie role. Bohater rodziny, kozioł ofiarny, maskotka i niewidzialne dziecko. Warto może tu na wstępie zrobić jeszcze jedno uściślenie. Wszystko, cokolwiek możemy powiedzieć o tych rolach i w ogóle o dzieciach z rodzin alkoholowych, w ogóle wszystko, co możemy powiedzieć o człowieku, systematyzując, klasyfikując w jakiś sposób, to zawsze jest pewnego rodzaju uproszczenie. Zawsze jest to sprowadzenie do jakiejś regułki tego, co tak naprawdę nie da się do regułki w 100% sprowadzić. Bo każdy człowiek, każde dziecko i każdy człowiek ma określony potencjał zasobów, energii, wytrzymałości, umiejętności, wrażliwości i w różny sposób jest podatny na różne sytuacje. Więc to wszystko, co tutaj powiem, to jest też pewien skrót myślowy, pewne uproszczenie. Niemniej jednak odzwierciedla charakterystyczne zjawiska, charakterystyczne mechanizmy w rodzinie alkoholowej. Same nazwy tych ról, które wymieniłam, już określają ich charakterystykę. Bohater rodziny jest bohaterem. Pełni bardzo ważną rolę w rodzinie, pełni rolę cementującą, scalającą rodzinę, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za rodzinę, przejmuje rolę dorosłych wtedy, kiedy są one już zaburzone. Jest to dziecko, które opiekuje się innymi członkami rodziny, młodszym rodzeństwem, seniorami, samymi rodzicami. To jest dziecko, które biegnie po piwko dla tatusia rano, żeby miał na kaca. To jest dziecko, które odprowadza młodsze rodzeństwo do szkoły. Jeśli to jest dziewczynka, to zajmuje się domem. To jest dziecko, które szuka źródeł zarobku bardzo wcześnie, żeby wspomagać swoją rodzinę. Dziecko, które dobrze się uczy, osiąga różnorakie sukcesy. Wszystko to, jak widzimy, jest bardzo pozytywne. Tak? Jest to odpowiedzialne, poukładane, empatyczne dziecko. Jednak w środku, wewnątrz, pod tym wszystkim kryje się ogromna potrzeba akceptacji, ogromna potrzeba bycia docenionym, kochanym. Ogromna samotność i ogromny stres, bo przecież ile można być ciągle tylko odpowiedzialnym. Bohater rodziny nie ma adekwatnej samooceny, bo nie ma poczucia własnej wartości. Ocenia sam siebie w zależności od swoich dokonań, od swoich sukcesów. I cały czas czuje się zmuszony do tego, żeby te sukcesy odnosić, żeby udowodnić, że zasługuje na miłość, na szacunek, na uwagę. To jest źródłem olbrzymiego napięcia, olbrzymiego stresu. Ale, jak widać, potencjał ma ogromny. Każda z ról ma swoją własną strategię radzenia sobie z problemami rodzinnymi i strategią
bohatera rodziny, a jednocześnie jego funkcją, jego rolą dla rodziny jest właśnie odpowiedzialność, przenoszenie odpowiedzialności na samego siebie. Zupełnie inną strategię ma kozioł ofiarny. Jego strategią jest odwracanie uwagi, tworzenie alternatywnych problemów, które odwrócą uwagę od głównego problemu, ale także odwrócą uwagę od innych członków rodziny. Ponieważ jest to dziecko nieposłuszne, zbuntowane, prowokujące, często agresywne, ściąga na siebie gniew, złość rodziców. Jeżeli w rodzinie jest przemoc, to jest to pierwszy kandydat na ofiarę przemocy, ale tym samym chroni pozostałych członków rodziny. Zobaczcie, jak ważna jest to funkcja. Ponieważ nie może znaleźć akceptacji w rodzinie, szuka jej poza rodziną, w innych grupach, w grupach rówieśniczych, w różnych nieformalnych grupach, nie zawsze zgodnych z prawem. W związku z tym jest często narażony na liczne niebezpieczeństwa poza rodziną, tak? Na wczesną inicjację alkoholową, kontakt z narkotykami, konflikty z prawem. Również w swoim pragnieniu skrytym bycia akceptowanym może być to wczesna inicjacja seksualna. W przypadku dziewczynek formą takiego buntu może być też wczesna ciąża. Z taką myślą, że w rodzinie mojej jest źle, to ja sobie stworzę swoją własną rodzinę. Ale łatwo sobie wyobrazić, jak ta rodzina będzie wyglądać, skoro dziecko nie ma pozytywnych wzorców we własnej rodzinie. Jednocześnie kozioł ofiarny jest odważny, energiczny, nie boi się wyzwań, nie boi się przeciwstawiać, nie boi się walczyć o to, co dla niego ważne. To też jest bardzo ważny zasób człowieka. Kolejna rola to maskotka. I też, jak sama nazwa wskazuje, maskotka miła, sympatyczna, wesoła, dusza towarzystwa. Lubi żartować, lubi się śmiać. No właśnie, lubi czy musi. Jego strategią jest śmiech. Śmiech jako odgromnik, śmiech jako próba złagodzenia sytuacji. Reakcją na wszystko, na strach, na ból, na problemy jest śmiech, wygłup, żart. To jest to dziecko, na które w szkole nauczyciele krzyczą, czy ty nie możesz w końcu przestać się wygłupiać. A on nie może. I pod tym jego wygłupem, pod tym jego śmiechem bardzo często kryje się płacz. Bardzo często kryje się cierpienie, wołanie o pomoc. I niewidzialne dziecko, również jak sama nazwa wskazuje, jest niewidzialne, więc nie stwarza żadnych problemów. Jest cichutkie, wycofane, nie buntuje się, żyje w swoim świecie. Strategią niewidzialnego dziecka jest ucieczka. Bardzo często ucieczka w swój świat. Różne światy bywają docelowym miejscem ucieczki. W zależności od wieku, od sytuacji, to może być świat fantazji, bajek, książek, w dzisiejszych czasach świat gier komputerowych, internetu, ale także ucieczka w narkotyki, w leki, czasami w alkohol. I przy takiej strategii ucieczkowej młody człowiek nie nabywa umiejętności radzenia sobie z problemami, bo tylko ich unika. W związku z tym bardzo często czuje się niepełnowartościowy. Ma świadomość, że nie umie, nie daje sobie rady, nie zasługuje na uwagę i na miłość. Ale ma bardzo duży
potencjał twórczy, dużą wyobraźnię, dużą wrażliwość, tylko unika autoprezentacji. I jak widzimy z tej bardzo pobieżnej charakterystyki, która w ogóle nie wyczerpuje wszystkich cech tych dzieci, ale widać, że każda z tych ról niesie bardzo duży potencjał. Każda z tych ról jest związana z pewnymi deficytami, ale też daje wiele bardzo pozytywnych umiejętności, cech dzieciakom. Czy to odpowiedzialność, czy to odwaga i podejmowanie wyzwań, czy to pogoda ducha i śmiech, czy to wielka wrażliwość. I na tym potencjale możemy bazować, pracując z dziećmi. Tylko należy uważać, żeby nie wzmacniać tego, co przynosi im traumę i cierpienie. To znaczy odpowiedzialność bohatera rodziny dla nas, dorosłych, nauczycieli, wychowawców, jest bardzo wygodna, tak? Bo on bardzo chętnie podejmie się każdego nowego zadania. Bo nie jest w stanie powiedzieć, ja tego nie zrobię, bo nie mogę, bo nie mam siły, bo to nie moje zadanie, bo nie potrafię. Bo on musi potrafić, musi mieć siłę i zawsze się podejmie. Żeby udowodnić nam i samemu sobie, że może i że zasługuje na nasze uznanie. I dlatego tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie obarczać tych dzieci dodatkowo jeszcze wypełnianiem tej swojej rodzinnej roli w innych okolicznościach. Pozostając przy tym przykładzie bohatera rodziny, można go na przykład próbować uczyć, jak cedować część odpowiedzialności na innych ludzi i odpowiedzialnie nadzorować, jak swoje zadania wykonują. Warto też dawać mu przestrzeń do tego, żeby mógł być dzieckiem, żeby znalazł czas dla siebie, żeby uwierzył również, że sam w sobie, bez swoich sukcesów, bez swoich wielkich osiągnięć, sam w sobie zasługuje na nasze uznanie, na naszą sympatię, na nasz szacunek. Proces tworzenia takiego zaburzonego zachowania, bo każda z tych ról tak naprawdę zaburza zachowanie dziecka, bo wpisuje je w pewne sztywne ramy i narzuca im bardzo schematyczne, sztywne reakcje w określonych sytuacjach. Tak? Bohater – odpowiedzialność, kozioł ofiarny zawsze zareaguje buntem i agresją. Maskotka zawsze obśmieje najpoważniejszy problem, bo inaczej nie potrafią. Ten proces zaczyna się zawsze od jakiejś traumy w rodzinie. Najczęściej od informacji, którą dziecko na swój temat dostaje od swoich rodziców, w ogóle od ważnych dorosłych, ale rodzice są w dzieciństwie tymi najważniejszymi dorosłymi. Jeżeli dziecko regularnie, na co dzień, w rodzinie dostaje komunikat: jesteś niedobry, zły, zobacz, do czego mnie doprowadziłeś znowu, jesteś nieważny. Oczywiście rodzice nie mówią tego, jesteś nieważny, wprost, ale dziecko to czuje i widzi. Jeżeli dla rodzica ważniejsze jest co innego niż jego sprawy i potrzeby, tak? Dla tatusia alkoholika alkohol, dla mamusi współuzależnionej pilnowanie tatusia, to dziecko taki wniosek sobie wyciąga. Jestem nieważny. Czyli jeżeli na okrągło dostaje taki komunikat, jesteś niedobry albo nieważny, powstaje w nim, ugruntowuje się przekonanie na własny temat. Jestem zły, jestem nieważny. Wszystko, cokolwiek robię, jest złe albo nieważne. Czyli nie zasługuję na uwagę, na miłość, na szacunek. Jestem zły, więc zachowanie jego będzie, nie może być inne niż złe. A złe zachowanie potęguje tą złą informację na własny temat, które on dostaje. Tak? Zobacz, znowu narozrabiałeś, czy ty nie możesz inaczej, uspokój się wreszcie i tak dalej. Znowu dostaje informację, jesteś zły, albo niewystarczająco dobry, albo niewystarczająco ważny i jego przekonanie o sobie, jestem zły i nieważny,
dalej się ugruntowuje i dalej powoduje to złe zachowanie. I tak dalej, w błędnym kole to się kręci. I jak dorośli próbują sobie z tym radzić? Czy jak próbują dziecku pomagać? Najczęściej, do niedawna, próbowaliśmy wpływać w dwóch punktach. Próbowaliśmy niwelować traumy i wpływać na zachowanie dziecka. Tak? Czyli wiemy, że dziecko przeżywa coś złego, prowadzimy do psychologa, prowadzimy na terapię, leczymy. A z drugiej strony mówimy, masz robić to, nie robić tego, tego nie wolno, to trzeba i tak dalej. Czyli próbujemy wymusić na nim inne zachowania. Ale proszę zobaczyć, tak naprawdę przyczyną tego zachowania jest przekonanie dziecka, że inaczej nie umie, że inaczej się nie da, że nie jest w stanie. I doświadczenie nasze pokazuje, że tak naprawdę jedyną skuteczną drogą jest próba zmiany przekonań dziecka o sobie samym, tych traumatycznych przekonań nabytych w rodzinie. Ale oczywiście nie możemy zmienić tych przekonań, mówiąc mu, to nieprawda, twój tatuś nie ma racji, mamusia się pomyliła, jesteś dobrym chłopcem, jesteś mądrą dziewczynką, dużo umiesz. Dlaczego nie możemy tak powiedzieć? Bo ono nam nie uwierzy, tak? Bo wiemy, że ma zakodowane nie ufaj. Co więc można zrobić? Trzeba dziecku stworzyć możliwość, przestrzeń do przeżycia takiego korygującego doświadczenia. Do zweryfikowania w praktyce, do przeżycia tego, że coś może, że potrafi, że mu wyszło, że jest dobre i że to zyskuje uznanie innych ludzi. Jeżeli czegoś takiego dziecko będzie doświadczać regularnie, jest szansa, że zrodzi się w nim takie przekonanie, ojej, to ja jednak mogę. Jeżeli dostanie uznanie, to będzie chciało to powtarzać, bo to jest to, czego mu brakuje. Uwaga, akceptacja, uczucie. I jeżeli jakieś nowo nabyte zachowanie, jakaś nowa umiejętność spowoduje, że będzie dostawać to uznanie od innych ludzi, to będzie to zachowanie powtarzał. I w ten sposób mamy szansę zmienić jego zachowanie. Tym bardziej, że nie zawsze pracując z dziećmi, nie zawsze mamy szansę dotrzeć do przyczyn jego traum. Nie zawsze mamy możliwość oddziaływać na rodziców. Ale zawsze mamy możliwość stworzenia dziecku szansy uwierzenia w siebie, stworzenia bardziej adekwatnej jego samooceny. W pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych jest też bardzo ważne, żeby nie próbować wyjmować ich z ich ról, dopóki jeszcze mieszkają z rodzicami, dopóki się nie usamodzielnią i nie wyjdą ze swojej rodziny. Ponieważ w rodzinie te role, jak powiedziałam, są dla nich ważne, niezbędne, żeby przeżyć. Są zbroją, która je chroni. Dlatego nie wolno tej zbroi kruszyć, dopóki ona czemuś służy. Natomiast poza rodziną zawsze możemy i powinniśmy pomóc tym dzieciom szukać samych siebie, szukać swojej wartości, budować swój świat, pozwolić im być dziećmi. Mówi się, że dziecko może być dzieckiem o tyle, o ile jego rodzice przyjmują na siebie rolę dorosłych. W rodzinie alkoholowej dziecko nie może być w całym tego słowa znaczeniu dzieckiem, ale możemy pomóc mu być dzieckiem poza rodziną. Możemy pomóc mu wykorzystać jego potencjał, który niewątpliwie posiada, do tego, żeby ukształtować samego siebie takiego, jakim
chciałby i pozwolić mu znaleźć takie spełnienie.